ostatnia sytuacja, kiedy okazało się, że model z top model zgwałcił 15-latkę, pokazuje, jak bardzo kultura gwałtu jest wysoka tutaj. Są zapisy, są dokumenty, został skazany. Ludzie mają to gdzieś, bo jest ładny i przystojny. Większość gwałcicieli to nie jest pan w ciemnej kominiarce, bo miała jest za krótką spódniczkę. Większość się mówi dzień dobry na klatce, uśmiecha się. I ofiary nie zostają usłyszane, bo nie oczekują. Bo to nie jest namacalne, bo trauma nie jest namacalna. To nie jest tylko w relacjach związkowych, to jest na co dzień. Traumę seksualną ma się na co dzień i nie da się z tego umyć. Nieważne, jakiego produktu higienicznego używasz, nieważne, czy jesteś w terapii, chociaż to pomaga, ale nosi się ze sobą to codziennie, w każdej relacji, w każdej interakcji z drugim człowiekiem. A dopóki nie masz tego na papierze, ludzie mają to gdzieś. I kiedy ktoś z was pisze komentarze, że no przecież nie, on by tak nie mógł. Gwałcicie tę osobę ponownie. Ponownie pokazujecie, że tutaj nie uzyskają w tym kraju sprawiedliwości. Że dopóki ktoś się uśmiecha, nie może być przestępcą. I żeby udowodnić gwałt, nie dość, że 12 tygodni, bo tyle potrzeba, że w takim czasie można wykonać aborcję. Nie dość, że lekarze, prawnicy, sądy, jeszcze na policji też seksistowskie komentarze, że w co była ubrana, co pani robiła, czy była pani pijana. To jest awykonalne w 12 tygodni. To bardzo pięknie brzmi, że aborcja jest dopuszczalna w wypadku gwałtu, a to jest walona bzdura.